W latach 90. XIX stulecia zaczęto budować nowe teorie dotyczące świata, człowieka i filozofii życiowej. Tak zrodził się ruch w literaturze, filozofii i w sztuce, który umownie zamyka się w latach 1890-1918, a nazwa Młoda Polska. Zajrzyjmy jeszcze za chwilę do epoki pozytywizmu, czy rozwija się. Zostawmy więc epokę pozytywizmu i przenieśmy się do Młodej Polski. Termin najpierw pojawił się na zachodzie Europy i odpowiednio określał młode Niemcy, młodą Belgię, młodą Francję czy młodą Skandynawię. W Polsce nazwa wzięła się od artykułu Artura Górskiego, który w krakowskim czasopiśmie Życie opublikował w roku 1898 tekst artykułów opatrujących ją wspólną nazwą Młoda Polska. W Polsce istniały również inne, tożsame dla tej epoki nazwy, a mianowicie neoromantyzm, ze względu na to, że pisarze i artyści nawiązywali do twórczości wielkich romantyków, oraz modernizm, który określał w literaturze, malarstwie, muzyce i filozofii, kulturze, zespół nowoczesnych kierunków charakterystycznych dla tego okresu. Yeah. 1893. Zawarcie przymierza prusko-rosyjskiego. W 1894 w Rosji na tron wstępuje Mikołaj II. W 1901 śmierć angielskiej królowej Wiktorii. Wieczno potrzebne. 1903 Nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie za pracę w dziedzinie promieniotwórczości. 1904 Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej. W 1914 zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie i wybuch I wojny światowej.
transatlantic, no. Get your bodies in need of control. Transatlantic flow. Transatlantic flow. Transatlantic flow. Transatlantic flow. Transatlantic flow.